Po kilkuletniej przerwie na antenę Polsatu powraca lubiane przez wielu widzów muzyczne show Must Be Music. Tylko muzyka. Pojawiły się pogłoski, że wióry zasiądą nowe twarze. Kogo zatem zobaczymy w programie? Must Be The Music. Tylko muzyka na antenie telewizji. Polsat zadebiutował w 2011 roku i przez pięć lat cieszył fanów muzycznych talentów potencjalnych gwiazd. Dzięki udziałowi w programie zasłynęły takie zespoły jak Enemy czy Lemon, które do tej pory świetnie radzą sobie w rodzimym show, biznesie. W ciągu tych lat, przez panel jurorski, przewinęło się kilkoro oceniających. W 11 edycjach występom uczestników bacznie przyglądali się: Kora, Elżbieta Zapędowska oraz Sztaba. Czwarty juror systematycznie ulegał zmianie i początkowo był nim Wojciech Łozołowski, następnie Piotr Głócki, a po nim za fotelu zasiadł Tymon Tymański. Media coraz częściej informują, że po kilkuletniej nieobecności na antenę stacji powróci mu Bede BD tylko muzyka. Program ma jednak zostać odświeżony, a zmianie ulegnie grono jurorskie, które do tej pory było wyraźnie nadawało programowi wyrazistości. Legendarna kora nie żyje, a Elżbieta Zapędowska uteskuje na pogarszający się stan zdrowia. Myślę sobie, że ten program jest już nie dla mnie. Świetnie, że on wraca, ale to beze mnie. Muzyka jest moim życiem, ale mam już swój wiek, swoje zrobiłam, swoje się ponarażałam. Zdrowie już nie to. Nadszedł czas na odpoczynek, powiedziała Elżbieta Zapędowska w rozmowie z Plotkiem. Portal Show News informuje, że za panelem jurorskim zobaczymy nowe gwiazdy. Kto zatem będzie oceniał wokalne zmagania uczestników Must Be The Music? Tylko muzyka. Według ustaleń serwisu mają trwać rozmowy z Sanach. Chodzi oczywiście o pieniądze. Odpowiednio wysoka garza może przekonać Sanach do udziału w show. W kuluarach mówi się, że stawki w Muzbeda Music mają być nawet bardziej atrakcyjne niż w tańcu z gwiazdami, przekazał portal. Show News informuje, że choć krążyły pogłoski, że w programie pojawi się Justyna Steczkowska, produkcja zdecydowała się postawić na inną artystkę. Jest nią Katarzyna Nosowska. Chociaż mówiono, że szanse na udział w programie ma m.in. Justyna Steczkowska, pewne jest, że nie pojawi się w nowym show Polsatu. Zamiast niej produkcja chce postawić na Katarzynę Nosowską, która świetnie sprawdzi się w tej roli, twierdzi informator serwisu. Do tej pory prowadzącymi Must Be The music. tylko muzyka byli Paulina Sykut, Jerzyna oraz Maciej Rok. Portal przekazał że w nowej edycji dla dawnej gospodyni najprawdopodobniej zabraknie miejsca. W Polsacie mówi się, że Paulina się wypaliła, ograła. Nie wzbudza emocji i zainteresowania telewidzów, ani internautów. W TZG jest w cieniu Ibisza, który wszystko ciągnie. Nie ma też szans na bycie w nowej edycji Must Be The Music. Możliwe, że podzieli los Izy Janachowskiej, która miała być nową twarzą Polsatu. A teraz zniknęła z wizji i raczej nowych wyzwań się nie może spodziewać, przekazano.